Zimny dzień. Temperatura wprawdzie minus 3, czyli nie wydawałoby się, żeby bardzo zimno, ale odczuwalny jest straszny ziąb. W jakimś portalu widziałem napisane, że będziemy się odczuwać minus 9 stopni. Czyli ten jeden wskaźnik, temperatura, jeszcze nam wszystkiego nie powie o tym, jak się będziemy czuć, jeśli chodzi o temperaturę. No tak, ale to podobnie jak w życiu. Przecież czasami ograniczałem wszystko do jednego wskaźnika. Wielkość sprzedaży. Mamy świetną jakość sprzedaży. Wspaniała firma. No nieprawda. I są inne czynniki, które to wpływają. Tak jak na odczuwalną temperaturę wpływa też wilgotność, wpływa też wiatr. Tak samo w biznesie. To na kondycję firmy wpływa nie tylko wielkość sprzedaży, ale też długotrwałość relacji z klientami, długość tych kontraktów. Czy szkoły na przykład mówią, jesteśmy świetną szkołą, mamy bardzo wysoką średnią. Ale ta odczuwalna jakość szkoły wynika nie tylko z tego jednego czynnika, który jest na tym termometrze ocen, ale też na tym, na ile absolwenci są do życia przygotowani, na ile mają charaktery wykształcone. Potem po czasie się okazuje, że z innej szkoły ludzie są na topie, na dobrych pozycjach. W związku z tym nie dajmy się zwieść takiej pokusie patrzenia na życie przez jeden wskaźnik. Termometr minus 3, średnia ocen 5-4, tak? Czy wskaźnik wzrostu sprzedaży 20% w ciągu roku. To jeden wskaźnik, ale tak naprawdę to odczuwalne, to od czego wiele zależy, jest dużo bardziej skomplikowane. Patrzmy wielowymiarowo. Nie tylko na to, co widać, ale też na to, co odczuwalne.